Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę przedstawić Ci 15 cech, które pozwolić Ci mogą rozpoznać ludzi, którzy są pozerami udającymi tylko bogatych. Ludzi, z pewnością których spotkałeś gdzieś na drodze swojego życia, którzy udawali cały czas, że są bogaci, że mają dużo pieniędzy i coś Ci gdzieś nie pasowało. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Wielokrotnie mi w życiu udało się nawet nabrać właśnie na taką grę niektórych osób, które no z powodu jakichś swoich własnych kompleksów gdzieś, z powodu chęci może nadrobienia właśnie jakichś swoich braków, próbowały udawać super bogatych. Próbowały udawać, że mają dużo pieniędzy i tak dalej, podczas gdy no nie było to prawdą. I nie miało to nic wspólnego właśnie z ich faktyczną sytuacją materialną. Co więcej, wydaje mi się, że w większości właśnie takie osoby to są albo młodzi ludzie, ludzie gdzieś tam, którzy dopiero wchodzą w swoje życie, którzy no, mają jakieś kompleksy i chcą się tych kompleksów pozbyć właśnie przez to, że próbują nadrobić po prostu właśnie udawaniem bogatego jakieś inne swoje cechy. No i dzisiaj postaram Ci się przedstawić takich 15 różnych właśnie punktów kontrolnych, które pozwolą Ci rozpoznać tego typu człowieka i być może właśnie nie być nabranym na jego grę, na jego jakieś udawanie, no bo po co taka osoba miałaby udawać? W pewien sposób może chce w jakiś jakoś Ciebie zmanipulować, w pewien sposób może chce właśnie udawać kogoś, kim nie jest, no i warto wiedzieć właśnie, jak coś takiego rozpoznać. Pierwszy punkt to jest to, że taka tego typu osoba właśnie udająca zwraca uwagę na markę, a nie na jakość produktów. Czyli taka osoba cały czas w ogóle mówi o markach, cały czas przechwala się, teraz kupiłem sobie koszulkę Gucci, tutaj mam spodenki, majtki w Bossa i tak dalej, używając właśnie tych najdroższych przeważnie marek, chwaląc się tym, pokazując i przede wszystkim nie patrząc absolutnie na jakość danego produktu, w ogóle nie poruszając tematu nawet tego, że coś jest dobre, że coś jest faktycznie fajnym produktem, że coś faktycznie dla niej jest wartościowe, tylko patrząc tylko i wyłącznie po prostu przez punkt marki, że jak coś ma na przykład znaczek Mercedesa, to na pewno jest dobrym samochodem. Jak coś ma jabłko na sobie, musi być dobrym produktem, a jak ma jakieś Armani czy Gucci, to na pewno jest super. Bardzo często też tego typu osoby właśnie niekoniecznie mają te produkty oryginalne, po prostu dla samej marki gdzieś tam są gotowi poświęcić wiele. Punkt drugi to jest taki, że taka osoba cały czas szuka poklasku. Ona musi być w centrum towarzystwa, ona cały czas musi mieć na ostatnie zdanie, cały czas oczekuje od innych ludzi aprobaty i to widać bardzo często, bo przez opowiadanie swoich różnych niestworzonych historii właśnie stara się, żeby inni ludzie ją uwielbiali, podziwiali za to, żeby patrzyli na nią jako kogoś, kto już jest wyżej w klasie społecznej. No, tego typu oszustwa właśnie stosuje. Punkt trzeci. To jest taki, że osoby właśnie, które udają bogatych, przeważnie kupują samochód, który jest wart, no, większość ich majątku. Jako, że samochód jest tym, co mogą pokazać na zewnątrz, no to taki samochód może na przykład świadczyć, może stanowić 50% wartości ich mieszkania. No, ale kupią go, wezmą leasingi i tak dalej. Zadłużą się po uszy, no ale samochód będzie, więc będzie można się pokazać na mieście właśnie, że jest fura, jest skóra, jest komura, nie? Czyli właśnie nie patrzą po prostu z jakąś inteligencją finansową na swoje życie, nie mają właśnie tej inteligencji finansowej, nie potrafią zrozumieć tego, że samochód no, jest skarbonką raczej, nie jest absolutnie żadnym aktywem, pieniędzy zarabiać nie będzie. I nie powinien być głównym twoim składnikiem całego majątku. Punkt czwarty. Cały czas gadają o cenach rzeczy, które kupili. No cały czas muszą, jak kupią sobie nowy telefon, to muszą podkreślić, ile on kosztował. Jak kupią koszulę, to muszą powiedzieć, że ona kosztuje 500 zł. Jak kupią sobie spodnie, to muszą mówić po prostu nie tak jak normalny człowiek, który gdzieś wrzuci czasem być może, że kupił sobie coś nowego, że tyle to kosztowało, pokazać na przykład, jak dobrze wytargował, nie, czy jaką dobrą promocję znalazł. Tylko taka osoba będzie cały czas się chwalić, że ma wszystko najdroższe, cały czas będzie mówić o cenach. Kolejny punkt, piąty, tego typu ludzie cały czas mówią o sobie. Cały czas mówią o sobie, nie są w stanie nawet wysłuchać kogoś innego, a jak nawet ty coś mówisz, to widzisz, że ich myśli są już gdzieś indziej, że już ich myśli myślą, co ja tu mogę o sobie jeszcze więcej powiedzieć. To jest też warto zwrócić na to właśnie uwagę, no żeby rozpoznawać tego typu ludzi, bo przeważnie tego typu ludzie, jeśli oni kłamią i udają kogoś, kim nie są w jakiejś jednej dziedzinie życia, to prawdopodobnie w innych też nie warto im ufać, nie warto właśnie robić razem jakichś zobowiązań, nie warto
powierzać im jakichś sekretów, no bo duże szanse, że tam też mogą Cię wystawić właśnie tylko po to, żeby właśnie podnieść jakoś swoją samoocenę. I tutaj od razu, jeśli interesuje Cię ten temat w ogóle, jeśli interesuje Cię rzeczywiste, realne zarabianie pieniędzy, jeśli interesuje Cię to, jak poprawić swoją sytuację finansową, to chcę Cię zaprosić na dwa szkolenia, które poprowadzę dla Ciebie już w najbliższą niedzielę o godzinie 13. Będę uczyć Was właśnie marketingu internetowego, tego jak odnaleźć się, jak masz firmę albo planujesz firmę założyć, która będzie w jakiś sposób działać przez internet. I jeśli zarabiasz w jakiś sposób przez internet pieniądze, to właśnie te sekrety marketingu internetowego mogą Ci bardzo tutaj pomóc. To będzie szkolenie o 13, a o 17 będzie szkolenie o tym, jak zaplanować całą swoją przyszłość finansową. Czyli na wiele, wiele lat do przodu, jak właśnie zaplanować swoje życie, tak żeby kiedyś osiągnąć wolność finansową, żeby zbudować jakiś sobie majątek, lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi, po prostu wydawać je mądrzej, inwestować je mądrzej, tak żeby być człowiekiem, który jest majętny, a nie tylko udaje, że taki jest. Obydwa szkolenia będą całkowicie darmowe. Jeśli chcesz się zapisać, to tutaj w prawym górnym rogu znajdziesz linka. Ewentualnie pod tym filmem, w opisie i w pierwszym komentarzu będą linki właśnie do zapisu na te dwa szkolenia. Polecam Ci wziąć udział, bo są darmowe, możesz skorzystać za darmo, przyjąć naprawdę dużą, dużą wartościową wiedzę. Jedziemy kolejny punkt. Punkt szósty. Używają dziwnych nazw swoich zawodów. To mnie zawsze śmieszyło. Od gdzieś tam, jak ja miałem około 20 lat, to w Polsce zaczynały się pojawiać różne tam jakieś account special, senior account specialist i tak dalej. Senior key account manager i tak dalej. Różne pojawiają się tego typu nic nieznaczące tytuły, które oznaczają często po prostu przedstawiciela handlowego czy obsługę klienta, no ale one muszą być takie wymyślne, bo ta osoba właśnie musi się dowartościować swoim tytułem, więc jak ma na wizytówce im bardziej enigmatyczną nazwę, no to myśli, że wszyscy ludzie będą ją postrzegać jako ogromnego specjalistę. Na to też warto patrzeć z przymrużeniem oka, bo tak jak mówię, często te bardzo górnolotnie brzmiące zawody, zwłaszcza dla osób, co nie znają angielskiego, mogą się okazać po prostu jakimś tam zwykłym, podstawowym elementem ścieżki kariery. Punkt siódmy. Ludzie, którzy właśnie udają bogatych, przeważnie nie mają żadnych oszczędności. Oni muszą wydawać cały czas wszystko, co tylko zarobią na właśnie różne błyskotki, różne świecidełka, różne niepotrzebne rzeczy, które jednak w ich ocenie, no i w ocenie ludzi, którzy nie mają jakiejś tam świadomości, mają pokazać, że oni są bogaci, że ich stać na wiele. Tego typu ludzie właśnie nie mają inteligencji finansowej, no bo inaczej nie kupowaliby różnych drogich pierdół, tylko za drogich, że mają znaczek odpowiedni. I przez to nie mają żadnych oszczędności, bo oni nie widzą też sensu dla oszczędzania, po co mam oszczędzać i tak dalej, jak przecież trzeba żyć na maksa, nie? Więc to też warto zwrócić uwagę, że tacy ludzie absolutnie nie będą mieć żadnych oszczędności, wręcz przeciwnie, będą mieć bardzo dużo kredytów. Punkt ósmy. Tego typu osoby muszą mieć najnowszy telefon. Jak tylko wychodzi w ogóle, to oni są ci pierwsi, co stoją w kolejkach, pierwsi, co na premierze kupują najnowszy telefon, pomimo tego, że on za chwilę będzie o połowę tańszy, za parę miesięcy i tak dalej, to oni muszą kupić ten najnowszy model, dotyczy to też innych jakichś produktów. Po prostu muszą cały czas iść z nowinkami, pomimo tego, że się niewiele tam zmienia, że ten model wcale im nie jest potrzebny do niczego, no to oni kupują go, bo właśnie dla nich telefon, samochód, jakieś ubrania, czyli to, co noszą na zewnątrz. Rzadko tego typu ludzie dbają o coś, co mają w domu, bo tam już faktycznie trzeba mieć sporo pieniędzy. Natomiast to, co noszą na zewnątrz, no muszą pokazać, muszą się z tym obnosić, muszą mieć zawsze najnowsze modele. Właśnie dlatego, bo to podnosi ich samoocenę, która gdzieś tam została zniszczona. Punkt dziewiąty. Przepłacają i marnują pieniądze. No to jest absolutnie podstawowa rzecz. Tego typu ludzie zawsze muszą się obnosić i udawać milionerów. Jakby poznały kiedykolwiek faktycznie milionera jakiegoś, to by zauważyły, że milioner nie przychodzi do lokalu, nie kupuje od razu najdroższych alkoholi, szampanów za 10 tysięcy, nie zostawia napiwków za 5. Dlatego, bo po prostu milioner, dlatego jest milionerem, że nie marnuje pieniędzy, tylko wydaje pieniądze. Jest różnica pomiędzy właśnie wydawaniem, a marnowaniem pieniędzy. I znam bardzo wielu milionerów, którzy żyją skromnie, którzy żyją normalnie, którzy po prostu kupują sobie rzeczy, na które ich stać. Mają ochotę kupić sobie super rower, super samochód, okej, kupują, ale wcale nie muszą tego robić tylko i wyłącznie, żeby się przypodobać innym ludziom. Natomiast ludzie właśnie, którzy chcą się pochwalić, którzy chcą budować jakiś taki wizerunek wśród swoich znajomych, czy nawet w stosunku do obcych osób, oni będą cały czas po prostu wydawać i marnować te pieniądze. Będą marnować pieniądze, będą przepłacać za wszystko, iść tylko do drogiej restauracji, w której jedzenie jest może paskudne, ale właśnie po to, żeby się później pochwalić na fejsiku, że oni w niej byli, nie? Muszą iść do najdroższego klubu, w którym może wszyscy się zachowują, jakby mieli patyk w tyłku, im ktoś wsadził i są tak sztywni i impreza jest beznadziejna, no ale oni muszą się tam pokazać, bo to jest dla nich właśnie element ich lansu. Kolejna rzecz, punkt dziesiąty. Kupują
zdają wszystko na raty. No z tego powodu właśnie, że muszą mieć zdecydowanie więcej przedmiotów niż ich na nie stać, no to będą kupować wszystko na raty. Będą brać samochód i tak dalej, inne jakieś rzeczy na raty. Właśnie z tego powodu, żeby móc się pochwalić, żeby mieć jak najwięcej tego, żeby być lepszym niż inni. To jest po prostu ich sposób budowania właśnie swojej wartości. Punkt 11. Nie potrafią rozmawiać o poważnych biznesach. No nie potrafią, jak faktycznie przyjdzie co do czego i pojawi się wśród tego typu osoby, gdzieś tam dookoła tego typu osoby, pojawią się jacyś bogaci ludzie, którzy faktycznie w swoim życiu coś zarobili, wiedzą coś o inwestowaniu, o zarabianiu pieniędzy, o oszczędzaniu, o poważnych biznesach, to tego typu osoba nie potrafi włączyć się w taką rozmowę. Ona tylko zna po prostu wizerunek, że jak ktoś jest bogaty, to musi się zachowywać jak tam jakieś gwiazdy rapu amerykańskiego, które się obwieszą złotem, cyca tymi panienkami dookoła i pozują w drogich samochodach. I dla niej to jest bogactwo. Ona nie zrozumie tego, że prawdziwe bogactwo pod względem finansowym oczywiście, bo nie mówimy tu o różnych innych przenośniach, bogactwa życia i tak dalej, o szczęściu, tylko prawdziwe, że bogactwo to jest przede wszystkim właśnie to, że człowiek ma jakąś wolność, że człowiek ma pewne inwestycje, które zapewniają mu bezpieczeństwo i tak dalej. To jest bogactwo, a nie to, że kupisz sobie drogi zegarek albo podróbkę drogiego zegarka. Kolejny punkt. 12. Tego typu ludzie obwiniają innych za swoje porażki. Oni cały czas mają mnóstwo oczywiście różnych pomysłów, natomiast nic im się nie udaje oczywiście i obwiniają innych. Zawsze powodem jest ktoś inny, oni nie potrafią wziąć za siebie odpowiedzialności, no bo to zburzyłoby ich wizerunek przecież Krezusa, prawda? Osoby, która na wszystkim się zna i wszystko wie najlepiej. Więc tego typu ludzie właśnie zrzucają na innych swoje jakieś niepowodzenia. Zawsze to jest wina innych osób, innych czynników, a nie ich samych. Punkt 13. Udają, że znają celebrytów. No to ja parę razy w życiu już spotkałem takich ekstremalne przypadki tego, o czym dzisiaj mówię. Ludzi, którzy potrafili zupełnie zbudować jakieś swoje całkowicie inne alter ego. Ludzi, którzy gdzieś tam im się zdarzyło, gdzieś tam po prostu jakąś dostać zastrzyk pieniędzy i na podstawie tego nie zbudowali jakieś alter ego Krezusa, opowiadali, gdzie tu mają jakieś jachty, tu mają jakieś inne rzeczy, tu Ferrari, no ale nie przyjechało niestety, no nie przyjechało, bo coś tam się zdarzyło, no tu mam przecież Lambo, ale no to Lambo znowu w warsztacie stoi zepsute i tak dalej i potrafili wymyślać takie historie, że ja sam jeszcze będąc młodym człowiekiem potrafiłem w to wierzyć. Patrząc na ludzi później, którzy gdzieś tam lokowali się w VIP-ach, na przykład na krakowskim rynku, kupowali tam najdroższą whisky, na którą musieli zbierać przez 3 tygodnie pracować, żeby móc raz wyskoczyć do klubu, kupić najdroższą oczywiście whisky, postawić na stole i czuć się właśnie jak człowiek bogaty. No to było trochę zabawne, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, nie? Ale tego typu właśnie ludzie przeważnie opowiadali, że kogo oni to nie znają, jakichś celebrytów, tu u nich na domówce był przed chwilą jakiś słynny aktor, tu jakiś słynny muzyk, więc wymyślają tego typu słowa, żeby właśnie pokazać się, jacy to oni są światowi, na salonach bywają i znają wszystkich. Punkt 14. Brak tego typu ludziom szacunku do innych ludzi. No znowu, dla nich właśnie tego typu zachowania gdzieś czerpią z filmów. No i na filmach często jakiś tam młody właśnie dorobkiewicz, zwłaszcza w amerykańskich filmach, zachowuje się po prostu jak buc, czy po angielsku douchebag, czyli po prostu taki buc, który no nie szanuje innych ludzi, jak ktoś jest biedniejszy od niego, to go kopnie w tyłek, wyśmiewać będzie traktować, tam wchodzi do klubu i od razu to traktuje kelnerki jako swoje służące i jako innych ludzi, bo on od razu czuje się jak pan, tylko trochę no, z mylnym pojęciem właśnie tego, zachowuje się jak taki polski szlachcic, co sprzedał Polskę 250 lat temu zaborcom, no to właśnie w ten sposób mniej więcej traktuje innych ludzi. Bardzo z góry, bardzo patrzy na innych ludzi, nie okazuje szacunku, zwłaszcza ludziom, którzy są pozornie biedniejsi od niego. No i punkt 15. Tego typu ludzie mają wielkie plany, których nigdy nie realizują. Czyli właśnie opowiadają wielkie rzeczy, które nadejdą, ale one później się jakoś dziwnym trafem nigdy nie udają, nie? Opowiadają, że no tu teraz będę robić to, tu kupuję jacht, tu kupuję willę, tu kupuję Ferrari, tu Lambo, a później nic z tego nie wychodzi. Jeszcze te historie często są przepełnione jakimiś absurdami, więc warto na to zwracać uwagę właśnie po to, no żeby nie zostać gdzieś zrobionym w bambuko. Jeśli chcesz faktycznie nauczyć się, jak się buduje prawdziwy majątek, chcesz się dowiedzieć, jak polepszyć swoją sytuację finansową, to te dwa szkolenia, przypominam Ci, o 13 i o 17, darmowe całkowicie. Możesz się na nie zapisać w komentarzu podpiętym właśnie pierwszym pod tym filmem. Są linki do zapisów. One są całkowicie za darmowe. Pierwsze o 13 potrwa około 2 godziny niecałe, drugie 2,5 godziny o 17. No i będziesz mieć szansę właśnie nauczyć się tego, jak faktycznie budować swój majątek bez robienia jakichś głupot, które wymieniłem dzisiaj w tym filmie. Więc ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Jeśli ten film Wam się spodobał, udostępnijcie go, wrzućcie łapkę w górę i do zobaczenia. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Ja